Dziękuję bardzo. Panie ministrze, ja i nie tylko ja boimy się o to, że niedługo w waszym wykonaniu prywatna służba zdrowia zdominuje publiczną, a przede wszystkim jakość wykonywanych usług w tejże prywatnej. Nie chciałbym, aby było tak, że za pieniądze można kupić sobie lepsze usługi, a ci, którzy są ubezpieczeni i korzystają z publicznej służby zdrowia, tych usług będą pozbawieni. Tutaj chciałbym wiedzieć, czy państwo porównujecie tego typu usługi. Dzisiaj możemy się dowiedzieć o wielkich kolejkach, które są w publicznej służbie zdrowia, natomiast w prywatnej służbie zdrowia takich kolejek nie ma. Co w tej sprawie państwo oferujecie? No nie może być tak, że ta bogata czy bogatsza część społeczeństwa za pieniądze będzie mogła ratować sobie życie, a ci, którzy są biedni, których nie stać na refundację, na zakup leków, będą tychże usług pozbawieni. Mówił pan o dodatkowym ubezpieczeniu. No dzisiaj nie wiadomo, czy tego biedniejszego emeryta, rencistę będzie stać na to, aby ubezpieczyć się dodatkowo, czy to jest tylko oferta dla wybranych. I jeszcze jedna kwestia, to mnie bardzo zaniepokoiło. Mówił pan o przekształceniach szpitali, że samorządy sobie z tym świetnie radzą. Ale panie ministrze, czy zapytał pan samorządy, jakim kosztem to się dzieje, których niewykonywanych zadań przez samorządy dzieje się utrzymywanie i dopłacanie także do ponadnormatywnych świadczeń, jakie muszą świadczyć szpitale w powiatach i to, a wiemy dzisiaj, że mają ogromne problemy z wykonaniem remontów. Dziękuję bardzo.